Witam was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Zobaczcie, chciałem wam coś powiedzieć o planowaniu, bo tak naprawdę, żeby trenować, to musisz mieć to wszystko zaplanowane, bo musisz mieć czas oczywiście na siłowni, musisz mieć ten czas wykupiony, od siebie wykupujesz ten czas, a więc planujesz sobie czas, kiedy będziesz dokładnie jechał na siłownię, żeby zrobić ten trening, bo jeżeli masz zaplanowane, jeżeli masz ustalone to wszystko z góry, no to masz większą motywację, bo wiesz, że musisz to zrobić. No więc co ja? Zobaczcie, ja wróciłem o 1:00, o 13:00 godzinie wróciłem z pracy. No i przespałem się, bo wczorajszy drążek, nie wiem czy pamiętacie mój film na Facebooku, jak ktoś śledzi mojego Facebooka, to tam zrobiłem 15 serii drążka i 15 serii pompeczek. I byłem bardzo zmęczony i tak jak mówię, mam wszystko zaplanowane. Jeżeli ty będziesz miał zaplanowane tak samo jak ja, no to będziesz mógł iść dokładnie takim samym trybem jak ja. Przecież ja nie jestem żadnym specjalnym gościem, który jest z jakichś służb specjalnych, czy ma jakieś specjalne możliwości, czy specjalną genetykę. Każdy może wyglądać tak jak ja, każdy może trenować, jeżeli tylko chce. I patrzcie, 1:00, 13:00 kończę pracę, przespałem się 2 godzinki z tego względu, że drążek jednak i pompki troszeczkę wywarły piętno na moim zmęczeniu. I Pawełek? No i Pawełek z DSM-u też wywarł troszeczkę, ciśnienie podniósł, można powiedzieć, ale zobaczcie. Jadę na siłownię, teraz zrobię, jest dokładnie 19:29, 19, bo jak wstałem, tam żona kawkę zrobiła, porozmawialiśmy, ja muszę też troszeczkę z żoną pobyć, także to się wszystko nie opiera tylko na tym, że ja jem, śpię i chodzę na siłownię. Muszę też się troszczyć o rodzinę, a więc widzicie, teraz jest 19:29, siłownia jest do 21:00, do 9:00, a więc będę mógł sobie zrobić wspaniały trening. Dzisiaj mam bareczki i triceps. A o której wstajesz? 4:30 wstałem dzisiaj. A jutro? Wstałem o 4:00, czyli jutro tak wstaję dosyć wcześnie też, a to z tego względu, że mam paru klientów na siłowni i jeszcze muszę zrobić swój trening, a więc widzicie, dwie prace niby, ale wszystko zaplanowane idzie jak w szwajcarskim zegarku. I tak jak wam mówiłem, wcześniej już, jak śledzicie mój profil, czy śledzicie mój kanał, to już jestem blisko tej formy finalnej, a więc dosyć dobrze już jestem wycięty, jeżeli chodzi o moje ciało, jeżeli chodzi o moją formę, o moją sylwetkę. To, co już wcześniej wam mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie, że ja tak naprawdę to nie chciałem redukować. Tak naprawdę ja nie chciałem przeprowadzać tej redukcji. Z tego względu, że ja jestem takim człowiekiem, który lubi dźwigać. Ja kocham dźwigać na siłowni, kocham podnosić duże ciężary i tak naprawdę to mnie tylko motywuje na siłowni. A moi widzowie, też moja żona troszeczkę mnie zmusiła do tego, żeby zrobić tą sylwetkę taką, można powiedzieć, za którą ja nie za bardzo przepadam, ale żona mnie zmusiła i widzowie, żeby zrobić taką sylwetkę no, bardzo dobrze wyciętą. Ja też staram się no, to zrobić, przede wszystkim dla żony, a w dalszej kolejności dla moich widzów na kanale. Jak widzicie, na tym kanale jest wszystko szczere, więc ja tutaj nic z wami nie gram. Tylko staram się być szczery, staram się być sobą, dlatego nie wiem, czy pamiętacie na Body Power Expo, jak ktoś oglądał moje filmiki, to ja nie zrobiłem spotkania z widzami. Dlaczego ja nie zrobiłem spotkania z widzami, tylko po prostu poszłem tam na żywca? A to z tego względu, że ja chcę być sobą. Ja nie chcę być takim jakimś, ja nie chcę wykreować siebie na jakiegoś przywódcę. Ja po prostu chcę być sobą, ja chcę wejść, rozmawiać z ludźmi. Ja nawet mnie troszeczkę denerwuję, jak ktoś podchodzi i mówi do mnie: Patryk, mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie? To by wyglądało lepiej, jak ktoś by podszedł i powiedział: Patryk, podbijasz do mnie, mówisz: Patryk, dawaj, robimy sobie zdjęcie piona, tego, żółwi. No ja lubię być takim bardziej człowiekiem, żeby mnie nie traktować jak jakiegoś specjalnego gościa. No jestem po prostu youtuberem i tylko to, że powiedziałem o rzeczach, których nikt wcześniej nie mówił w Polsce. No tylko to, wydaje mi się, bo nie jestem żadnym specjalnie wyrośniętym gościem, czy nie wiadomo co. Każdy może osiągnąć to, co ja, każdy może zrobić to, co ja. Nagram dla was bardzo fajną relację z tego, bo ludzie mnie pytają, o czym rozmawiałem z Karmowskim, o czym rozmawiałem z Zachem, bo tam Zacha spotkałem, o czym rozmawiałem z tymi wszystkimi ludźmi. Tam nie ukrywam, że tam mam bardzo dużo znajomych i ja już to mówiłem wcześniej, że mam dosyć dużo znajomych na
Body Power Expo, więc jak tam idę, to naprawdę jest atmosfera super. Ja się cieszę jak dziecko, niektórzy się z tego śmieją, bo niby mam 35, prawie 35 lat, powinien być człowiekiem poważnym, a jednak taki nie jestem. No to z tego względu, że ta sytuacja cała... A dużo nam mówi, całe szczęście. Ale ta cała sytuacja, jak ja wchodzę na taką imprezę, nie, to po prostu Micha aż się sama cieszy. No. Jestem bardzo tam pozytywnym człowiekiem. Nie mylcie mnie z Czerniewiczem, bo to nie ma nic do tego, bo ten chłopak to sobie gra tam, nie, jak w filmie, jak w teatrze. Ale wracając do tego wątku z planowaniem. A więc musisz sobie wszystko planować. To każdy mnie pyta, Patryk, jak ty tą motywację czerpiesz przez tyle lat? No ja mam to wszystko zaplanowane, ja wiem, że ja muszę zrobić trening. Ja po prostu wiem, a to z tego względu, że to też się bierze z tego względu, że ja to po prostu lubię. Przepraszam was, że nie patrzę tak w kamerę, ale jadę samochodem i o, pasów znowu nie zapiłem. No widzicie, jednak nie jestem reformowalny, no ale zapnę teraz. Ale zrobię to. To przede wszystkim bezpieczeństwo. I... też muszę, to jest ciekawe o tym zapięciu pasów, bo ja muszę też uważać, wiecie co, muszę wam powiedzieć jedną sprawę, ja muszę uważać, bo dużo jest młodych widzów, którzy mówią, Patryk, my chcemy być taki jak ty, my chcemy być tacy jak ty, dlatego ja muszę też uważać teraz bardziej, bo ogląda mnie dosyć dużo osób i muszę dawać dobry przykład, jakby nie było, a więc takie rzeczy jak pasy to muszą być po prostu zapinane i mówię wam, młodzi, trzeba zapinać pasy, to jest oczywiście wasze bezpieczeństwo. Wracając do tego wątku, bo cały czas odchodzę od tego wątku planowania. No musicie mieć wszystko zaplanowane. Jeżeli będziesz miał wszystko zaplanowane, to wszystko będzie szło. Ja wam powiem z własnego doświadczenia, co jest najgorsze. Najgorsze są te pierwsze dni, jeżeli zaczynasz trenować na siłowni. A skąd ja to wiem? Bo ja czasami mam takie słabości, ja się do tego przyznaję, że czasami mam takie chwile, że odpuszczę na tydzień. Bywały takie chwile i później bardzo ciężko się wraca do tego, bardzo ciężko, bo jednak później dostajesz niesamowitych bólów mięśniowych, żeby nie było, że mówię, że to są zakwasy. No zakwasów, inaczej na dłuższą metę to są bóle mięśniowe, a więc później już to bardzo cię zniechęca do treningu, ponieważ jeżeli zrobisz po takim tygodniu przerwy ostry trening, to masz niesamowite zakwasy w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności bóle mięśniowe. A więc najważniejsze to, żeby wpaść w tą rutynę. Jeżeli wpadniesz w tą rutynę i będziesz chodził dzień po dniu, to na 100% to wytrzymasz. Te pierwsze chwile są najgorsze. Później jak już to przełamiesz, to już po prostu robisz to. I zobaczcie, ja tam się nie chwalę tymi, jeżeli chodzi o moich klientów, bo ja mam dużo klientów, których prowadzę online. Ja się nie chwalę, ale niektórzy naprawdę mają super osiągnięcia, no super tkankę tłuszczową zgubili i naprawdę wyglądają super. A są też tacy, oczywiście do tego też się przyznaję, są też tacy, co nie poszło im za bardzo. A dlaczego mi nie poszło za bardzo? Oni są ze mną szczerzy i mi się przyznają, Patryk, odpuściłem sobie, no dietę odpuściłem treningi, no i muszę zacząć od początku. No więc ja już wam mówię, co zrobić, żeby po prostu nie nastąpiła taka sytuacja, żeby nie zaczynać cały czas od początku, żeby nie robić tych przerw. No przede wszystkim, jak wpadniesz w tą rutynę, to już musisz po prostu iść, dzień po dniu już musisz działać na siłowni. Co ja jeszcze stosuję? Jak na przykład jestem już tak zmęczony, a czasami też było, bo przecież też jestem człowiekiem, też się męczę. Czasami jak jestem zmęczony, to co stosuję? Nie idę na siłowni, ale trening zrobię w domu. Przepraszam was za cięcie, ale żonie wypadł telefon. Więc nic się nie stało, nie rozbiłem się, żonie po prostu tylko wypadł telefon. A więc tak, na czym to skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że po prostu trenujesz w domu. Jeżeli nie masz już siły na trening, jeżeli nie masz siły, żeby pojechać na tą siłownię, naprawdę jesteś tak wykończony, że po prostu musiałbyś zażyć 3 przedtreningówki, to stosujesz trening domowy, a więc ćwiczysz sobie w domu. Ja tak wczoraj zrobiłem i tym sposobem nie wypadasz z tej rutyny. A więc widzicie, możecie się dużo nauczyć. Ja mam nadzieję, że się uczycie, jeżeli chodzi o dobre rzeczy, bo też są złe rzeczy, które ja na pewno przekazuję. Są też złe rzeczy, które, z których nie powinniście czerpać przykładu. Czasami może są takie, ale każdy ma jakieś dobre strony i złe strony. Nie ma tylko dobrych ludzi. I zapamiętajcie, rutyna, bo już dojechałem na siłownię, będę musiał iść poćwiczyć. Rutyna przede wszystkim, a więc zaczynasz trening i ćwiczysz i kontynuujesz to, nie przerywasz.
kontynuujesz, bo ty tego chcesz. Jeżeli chcesz osiągnąć tą sylwetkę, to po prostu to kontynuujesz. Mało tego, ja wam powiem jedną rzecz. Jeżeli ci się nie podoba siłownia, jeżeli tylko chciałbyś mieć takie ciało, dobrze wytrenowane i to jest tam gdzieś daleko w twoich marzeniach, ale siłownia nie jest twoim hobby, to po prostu tego nie rób. To nie rób tego, bo to po prostu nie ma sensu. Bo jeżeli ty masz robić coś, czego ty nie lubisz, coś, czego ty nie kochasz tak naprawdę, w jakiejś tam kolejności oczywiście, bo najważniejsza jest rodzina. I jeżeli ty masz coś robić, czego po prostu nie lubisz, to tego po prostu nie rób. To po prostu odpuść, bo to nie ma najmniejszego sensu. Następna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to ta relacja z Body Power Expo. Na pewno wam zrobię tą relację. Tam fajne rzeczy, o fajnych rzeczach rozmawiałem, zwłaszcza z Zachem. Rozmawiałem też z Michałem. Powiem, o czym rozmawiałem z Michałem. To nie jest żadna tajemnica. Byłem pozytywnie bardzo zaskoczony, jeżeli chodzi o stoisko Treka. Powiem wam o tym później, a więc opowiem wam jakąś relację, zrobię fajną i opowiem. Chciałbym przede wszystkim jeszcze teraz, już tu z góry zacząłem tamtą relację zrobię, podziękować wszystkim, którzy do mnie podeszli. Ja chyba zrobiłem z 200 przypinek, może i więcej. Bardzo chciałbym przeprosić te osoby, które nie były na materiale ujęte, a były takie osoby. A to z tego względu, że mieliśmy delikatne problemy techniczne z kamerą, a więc w jednej kamerze bateria siadała, a więc tam no, po prostu były tam pewne problemy techniczne. Dlatego niektóre osoby nie zostały ujęte na kamerze, za co bardzo chciałbym was przeprosić już tutaj z góry. Ale naprawdę byliście wspaniali. I to, czego sobie życzę najbardziej, wiecie czego? Tego, żebyście po prostu byli lepsi ode mnie w następnym roku. Jakbyście przyjechali i byli lepsi ode mnie, to ja bym był naprawdę zadowolony. Lepsi? To oni mówią, że muszą być z tym. No, nie, no nie muszą. No, trzeba po prostu trenować ciężko. No. Jak ktoś trenuje, był chłopak, gdzie trenował 15 lat. Chłopaki biegają? No, chłopaki trenują, zobaczcie. I też. Gdzie to z jakiegoś klubu są tutaj, z FedEx Tumper. No i wracając do tematu, bo cały czas od tego wątku odchodzimy. Dziękuję wam wszystkim, że do mnie podeszliście i życzę wam wszystkiego najlepszego, żeby w następnym roku, żebyście podeszli do mnie i podchodzili do mnie robić przypinki, żeby wasze łapy były większe niż moja i lepiej docięte. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Teraz idę już zrobić trening. Może po treningu coś jeszcze nagram. A tą relację możliwe, że jutro dla was wrzucę. Jak tylko będzie troszeczkę czasu, to wrzucę, bo to wszystko by trzeba było poskładać. Tam mam plan, jak to zrobić. Na razie, cześć i... Bum! Przypinka. Pozdrawiam.